najbliższy piątek, 6 marca, odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego Bielawianka. Choć nowy zarząd klubu działa od niedawna, to najprawdopodobniej poda się do dymisji, bo w innym wypadku stowarzyszenie nie otrzyma dotacji z Urzędu Miasta w Bielawie. Już na początku grudnia, zaraz po wyborach, po zmianie władzy, zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Żeby to wyjaśnić, zadzwoniłem do jednego pana wiceburmistrza, do burmistrza w celu spotkania się i wyjaśnienia tego. Nikt z nami nie chciał się spotkać. Pan burmistrz Łyżwa tłumaczył się brakiem czasu. Umawiał nas za miesiąc, za półtora, a pan Runowicz nie chciał się w ogóle spotykać z nami, mówiąc, że z tym zarządem nie chce współpracować. Byłem bardzo zdziwiony, bo ja jestem osobą zupełnie apolityczną. Nigdy w życiu nawet nie spotkałem się z byłym panem burmistrzem, panem Dzinielem, więc byłem zaskoczony tą decyzją. Dlaczego? Skoro przez bardzo krótki okres czasu, czyli tam przez rok czy przez półtora, jak jestem w zarządzie, wydaje mi się, że bardzo dużo dobrych rzeczy zrobiłem dla klubu. Problem w tym, że po zmianie władzy miasto chce mieć całkowity wpływ na klub i pełną decyzyjność w wydatkowaniu środków finansowych. Jeszcze nawet nie było ogłoszonego konkursu, a my już wiedzieliśmy, że nie dostaniemy pieniędzy, które z tego konkursu mają wyniknąć. Członek naszego zarządu, pan Popielarz, jest od bardzo dawna kolegą pana Runowicza, który był wcześniej prezesem zarządu i nie ma innego wytłumaczenia. To była jakaś zmowa, jakieś umówienie się, żeby zmienić ten zarząd, tylko nie wiedzieli, pod jakim pretekstem mają go zmienić, bo nie można się do niczego tutaj doczepić. Ani jeden pan burmistrz, ani drugi nie dzwonił do nas, że chcą zrezygnować z naszych usług, więc poprzez pana Popielarza zaczęły dochodzić takie informacje, że i tak nie dostaniemy pieniędzy, co byśmy nie zrobili. Były i SMS-y, była i forma bezpośrednia. Pan Popielarz przyjeżdżał i mówił, że pan Runowicz nie życzy sobie, żebyśmy my byli w zarządzie i że nasza dymisja pozwoli na otrzymanie dotacji. Tylko to. Nieważne było nasze osiągnięcia. Warto podkreślić, że za obecnego zarządu Klub Sportowy Bielawianka osiągał jedne z najlepszych wyników sportowych w historii klubu. Pierwszy raz w historii Bielawianki najmłodszy rocznik dzieciaków, czyli nasz młodzik, zdobył mistrzostwo okręgu Wałbrzych. Nie jest to podokręg Świdnica, podokręg Kłodzko i tak dalej, tylko okręg Wałbrzych. Oni wygrali ze wszystkimi, z którymi można było wygrać. To są dzieci zbierane wręcz, które już nie chciały chodzić na treningi, bo nikt nie chciał się nimi zająć. W tym roczniku był mój syn, więc postanowiłem coś zrobić. Pozbierałem tych chłopców, zainwestowałem w nich i czas, i trochę pieniędzy, bo tych pieniędzy nie było. I okazało się, że są bardzo zdolni, wygrali okręg Wałbrzych i dostali się do Ligi Dolnośląskiej Młodzików. To samo było z trampkarzami, którzy zajęli w okręgu Wałbrzych drugie miejsce, również pierwszy raz w historii Bielawie. Junior całkiem nieźle sobie radzi w okręgowej klasie, a pierwszy zespół, no jak wiemy, mamy w trzeciej lidze. Także nieważne, czy to jest szczyt, czy dół, ale trzecia liga jest. Z informacji, które uzyskaliśmy już wcześniej od burmistrza Piotra Łyżwy, dotacja nie została przyznana, ponieważ w stosunku do klubu prowadzone jest śledztwo w prokuraturze. Ja mam podpisywać się pod decyzjami, które dysponują pieniędzmi publicznymi, a skądinąd wiem, że jest zainteresowanie organów ścigania gospodarką finansową klubu. Chciałem powiedzieć, że wystąpiłem do prokuratury o informację w tej sprawie, na jakim etapie jest śledztwo. Urzęduję dopiero 2 miesiące i nie chciałbym na podstawie tylko odgłosów wypowiadać się autorytatywnie więcej. Jeżeli uzyskam stosowną informację z prokuratury, to wtedy więcej szczegółów, jeżeli będę mógł, to Państwu udzielę. Sprawa dotyczy okresu 2009-2012. Dokumenty przedstawiałem panu burmistrzowi Łyżwie na pierwszym naszym spotkaniu, czy na drugim naszym spotkaniu, bo on nie wiedział, jakiego okresu dotyczy postępowanie prokuratora, więc ja mu przedstawiłem dokumenty, że to dotyczy okresu 2009-2012 i w tamtych czasach w zarządzie był
prezesem na początku roku był pan Runowicz, następnie prezesem był pan Dubas, ale pan Runowicz był w zarządzie, pan Działo i pan Popielarz oczywiście. Chodzi o ponoć o wpłacanie pieniędzy na konto klubu i jakichś innych firm w Bielawie. Z tego co wiem. Prokuratura to sprawdza, skoro tyle lat sprawdza, nie ma jeszcze nikt postawionych żadnych zarzutów, więc myślę, że nic złego się nie działo. Mamy dzisiaj dzień przed walnym, dalej jestem wiceprezesem Bielawianki, dalej jest 0 zł na koncie Bielawianki, a 2 tygodnie temu zostały już zakupione piłki przez pana Popielarza. No to on chyba wie, że pieniądze trafią i że on będzie prezesem. Więc stawiam na pana Popielarza lub jego kolegę, pana Markowskiego. Cała ta sytuacja z pewnością nie jest motywująca zarówno dla działaczy sportowych, jak i rodziców zaangażowanych w pracę klubu. Jestem i rodzicem, i wiceprezesem. Jestem wiceprezesem właśnie dlatego, że jestem rodzicem. Rodzicem, który był zaangażowany i jest zaangażowany w to, co robi jego dziecko. Od 6 czy od 7 lat moje dziecko gra w piłkę nożną. Sprawia mu to niesamowitą przyjemność, a ja dysponuję swoim wolnym czasem. Również to lubię i postanowiłem podnosić jego kwalifikacje. Nie podobało mi się bardzo wiele rzeczy na początku. Słuchałem opinii innych rodziców, którym się również bardzo dużo nie podobało. I przez to, że dużo mówiłem, starałem się o różne rzeczy, które pomagały tym dzieciom, dostałem się do zarządu tego klubu. No i wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dużo. W tej chwili każdy rocznik ma swojego trenera. Kiedyś to były 3 roczniki, przychodziły na salę, było to 30 dzieciaków i nikt sobie z tym nie mógł poradzić. W tej chwili każdy, tak jak mówię, ma swojego trenera, ma swój program szkolenia, ma swoje indywidualne wyjazdy na turnieje, na mecze ligowe. I na każdy rocznik przychodzą rodzice, którzy to wspierają i wszyscy są zadowoleni. Jak się dowiedzieli, że coś się dziwnego dzieje, to no nawet ja nie potrafię tego wytłumaczyć, bo ja nie widzę tutaj wytłumaczenia. Jeden z radnych powiedział mi: Arek, to jest polityka. Więc ja nawet nie wiem, na czym polega w tej chwili polityka. Co to jest polityka? Popsuć to, co było tyle czasu naprawiane? Co się zadzieje na najbliższym walnym? Czy nowe władze uspokoją atmosferę, czy też pogłębi to jeszcze bardziej wewnętrzny konflikt w klubie? Z pewnością takie działania nie wpływają na dobry wizerunek stowarzyszenia.